Musiałam na sofę położyć koc, bo to jest wszystko zbyt brudne, żebym chciała ją zniszczyć. Dzisiaj pierwszy dzień warsztatów! Muszę zaraz wychodzić, ale najpierw muszę się pakować, więc pomyślałam, że zrobię to przy was. Okej, co my tu mamy? Mamy brudny plecak, to znaczy nie jest brudny, tylko jest w nim dużo śmieci. I stare tą stopy. Ten jest jeszcze dobry. Jak mówiłam, dzisiaj testuję stopery z Rollline, czyli od Płozy Wrotkarskiej, więc te wezmę na wszelki wypadek, gdyby coś nie poszło tak, jak powinno. W tej pierwszej komórce mam ćwiczenie, mam rzeczy do rozgrzewki, czyli mam skakankę, czyli guma też tu powinna się znaleźć. To jest moja guma, którą dostałam, gdy złamałam nogę. Nie wiem, czy jest w sumie przydatna, bo jest trochę za miękka, więc muszę zainwestować w nową, ale niech będzie. Tutaj w sumie trzymam ochraniacze i jeszcze jakieś inne śmieci. Czyli tak, ochraniacz na kolano. Tu mam ochraniacze na nadgarstki i na łokcie. Mam też ochraniacze na buty, więc tak, ten jest porwany, trzeba go wyrzucić. Ten jest dobry, więc się przyda. Dzisiaj nagrywam, więc tutaj jeszcze dorzucę rzeczy do statywu, baterie. Aparat tu w górnej, może się zmieści. Ten plecak jest naprawdę duży, ale zawsze biorę ze sobą dużo niepotrzebnych, znaczy potrzebnych rzeczy. Co my tu mamy? Mamy tutaj plastry. Coś tu jeszcze jest? Wypadły wszystkie, dobra, pudełko. Polecam każdemu kupić własny dobry zestaw kluczy. Mam tutaj covery do różowe, to też dzisiaj raczej się nałożę, dzisiaj będzie black. Mam dwa całkiem starte stopery, ale jeszcze takie, że mogą się przydać, ale ich dzisiaj ze sobą nie wezmę, bo już jedne mam. I mam białe covery na buty, które sprawiają, że czuję się jak smurf. Więc raczej, gdy nie mam opcji, to ich nie noszę. Są plastry, jest klucz do łożysk, spinka do włosów, dobra. Mam też parę cienkich skarpetek i ucięższe tym lepsze, nikt nie chce nosić grubych skarpetek w butach, da. Mam też pączek, który muszę nosić ze sobą w bucie, żeby śruby mi nogi nie przebiły. Wiem, fajnie. Trochę kosmetyków, puder, lusterko, jakiś korektor. Na wszelki wypadek. Z reguły tego nigdy nie używam, ale zawsze mam. Gumkę, sprężynkę, ale włosy to zaraz zwiążę może. I na koniec jeszcze szczotka. I kosmetyczkę umieszczam w komorze tej średniej. O, bransoletka. Cholera, szukałam jej. W tej największej trzymam rolki. Tyle czasu czekałam, z 2-3 tygodnie. Potem jak te ostatnie rolki obdarły mi nogi, nie mogłam jeździć z dwóch powodów. Po pierwsze, że bolało, a po drugie nie chciałam tego bardziej pogarszać. Co jeszcze? Wrzucę tutaj wodę, portfel, perfumka. Znalazłam też swoją przypinkę z rolką figurową, nie widać. Fajnie. Biorę ze sobą też iPoda, muszę kawałek dojechać. Ciekawe, czy to się zapnie. Zapnie. Plecak jest z firmy EDA, jak widzicie, mieści bardzo dużo, wygląda na bardzo napakowany. Można go nosić na plecach, ale też można go nosić jako walizkę. Ma tutaj kółeczkę. Jestem już spakowana, szybko tylko pokażę wam, co mam na sobie i lecę, bo się spóźnię. Mam na sobie spodnie Nike, nie pytajcie skąd je mam, nie wiem, dostałam. Mam na sobie koszulkę, którą kupiłam w jakimś sklepie sportowym. Idę. Dzisiaj dzień drugi warsztatów, zaraz właśnie wyjeżdżam, o 10 zaczynamy. Dzisiaj od 10 do 18 mamy zajęcia, dwa razy na rolkach i raz imitacyjne. Pokażę wszystko co i jak. To ja lecę! Mamy właśnie przerwę obiadową przed ostatnimi zajęciami na rolkach. Pierwsze zajęcia musiałam przesiedzieć, bo wczorajszej jeździe strasznie natarłam sobie piętę. Mam na niej ogromny burchel,
Ale w międzyczasie po zajęciach pierwszych poleciałam do apteki, kupiłam specjalny plaster i myślę, że teraz może być już lepiej. Zaraz kończę leżeć na trawce z kawą i lecimy na ostatnie zajęcia w dniu dzisiejszym. Mamy dzisiaj ostatni dzień warsztatów. Na początku jazda na rolkach, potem znowu ćwiczenia w butach i na końcu znowu rolki. Moje nogi wyglądają źle. To całe obklejone plastrami. Ten wygląda ohydnie. Tutaj mam jeszcze dwa magiczne. Dzisiaj wziąłem ze sobą tak na wszelki wypadek wkładki silikonowe, więc może coś pomoże. Czemu zawsze ja mam problemy z butami, kiedy najbardziej są mi potrzebne rolki? Zawsze ja. Tak zwane. Wow! A taki ładny chciałem powiedzieć, że było i... gleby naraz. Wow.
ekstra. Wróciłam! Jeszcze nie brałam prysznica, więc wybaczcie mój wygląd. Ale po prostu muszę powiedzieć, zanim położę się i zapadnę w śpiączkę, że było fantastycznie! Fantastycznie! Instruktorzy, uczestnicy, atmosfera po prostu fantastyczna! Mogłabym jeździć tak cały dzień, codziennie przez resztę życia. Nauczyłam się bardzo dużo rzeczy, robiliśmy bardzo dużo rzeczy. Ale teraz czuję, że jak miałam ten kryzys taki, że już nie chciało mi się jeździć, nie chciało mi się tym interesować, to ostatnio mi to wróciło, a jeszcze po tych warsztatach level po prostu ekscytacji i obsesji na punkcie tego sportu sięgnął takiego szczytu, jakiego prawie nigdy nie było, albo było na samym początku. Mam obsesję znowu, jutro zajęcia, mimo że moje nogi są całe poranione, obklejone, nie mogę doczekać się jutrzejszych zajęć. Były takie momenty, że miałam z czymś duży problem i nieważne ile patrzyłam, nieważne ile próbowałam, nie wychodziło. I było tak, były takie momenty pierwszego dnia i drugiego dnia było jeszcze gorzej, ale trzeciego dnia, kiedy zaczęło coś wychodzić, to uczucie, kiedy na czymś pracujesz i w końcu ci to wychodzi. Już kiedyś o tym mówiłam, że coś ci nie wychodzi i masz takie, okej, mam dość tego sportu. Ale kiedy właśnie to się udaje, to ponownie czujesz, okej, dlatego właśnie to robię. To uczucie, kiedy coś ci się uda, jest najlepsze na świecie. Po prostu kadra trenerów była super. Były i wrotki figurowe, i były rolki figurowe. Zajęcia mieliśmy nie tylko na rolkach, ale też bez rolek, bardzo ważne. Ćwiczenie skoków na sucho, ćwiczenie pozycji, utrwalanie mięśni, pamięci mięśni. Więc dziękuję, Rewia Warszawa, było naprawdę ekstra. Jeżeli jesteście zainteresowani zajęciami, czy tym, co się dzieje, chcecie obserwować różne wydarzenia, możecie, linki będą w opisie pod tym filmem, na stronę internetową, na Facebook i tak. I to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję bardzo za obejrzenie i niedługo więcej rolek. Yeah.